Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział. Pan Jezus powiedział kiedyś, że Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Przyjdzie o godzinie, której się nie domyślamy. I to jest generalna zasada, że mamy cały czas zachowywać czujność, bo tam padły słowa: czuwajcie więc, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. I pierwsza Mojżeszowa zawiera w sobie specyficzną zapowiedź przyjścia Pana Jezusa po raz pierwszy jako wcielony Bóg, jako Bóg objawiony w ciele, urodzony z niewiasty, a także kolejne przyjście, gdy pokona diabła. Tchnieniem ust swoich zabije bezbożnika. I przeczytajmy ten cały rozdział, pamiętając o tym, że Pan Jezus, rozmawiając z uczonymi w Piśmie, mówił: badacie Pisma, gdyż sądzicie, że macie z nich życie wieczne, a one składają świadectwo o mnie. Czyli jeśli czytamy jakiś fragment ze Starego Testamentu, to pamiętajmy o tym, żeby skoncentrować swoje myśli na Panu Jezusie, gdyż to On jest głównym tematem wszystkich Pism Starego i Nowego Testamentu. Jeżeli cokolwiek jest napisane, to jest to napisane zawsze, aby uczynić Pana Jezusa w naszych oczach jeszcze bardziej cennym, niż jest przed poznaniem danego fragmentu, aby przypomnieć Jego piękność, aby Go w naszych sercach wywyższyć i aby nasze oczy tylko koncentrowały się na Nim jako jedynym obiekcie, na którym warto i oczy fizyczne, i oczy duchowe koncentrować. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew ogrodu. Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, po wiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest Twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi. Dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: kto Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem Ci jeść? Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: wąż mnie zwiódł i jadłam. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowię nieprzyjaźń między Tobą a kobietą, między Twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze Ci głowę, a Ty ukąsisz je w piętę. Do kobiety zaś rzekł: pomnożę dolegliwości brzemienności Twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci. Mimo to ku mężowi Twemu pociągać Cię będą pragnienia Twoje, on zaś będzie panował nad Tobą. A do Adama rzekł: ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego Ci zabroniłem, mówiąc: nie wolno Ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu Ciebie. Mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić Ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza Twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. I rzekł Pan Bóg: oto człowiek stał się taki jak my. Zna dobro i zło, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia. I nie jadł, a potem żył na wieki. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Tutaj mamy zwierzę o imieniu wąż, które było bardziej obdarzone przez Boga niż inne zwierzęta. Miało więcej darów. Nie jest powiedziane, że to był diabeł, choć oczywiście wiemy, kto stał za sceną. I jest nawet jak w Nowym Testamencie jest powiedziane, to jest powiedziane, że wąż chytrością zwiódł Ewę. W zasadzie nie przypominam sobie miejsca, gdzie byłoby wprost powiedziane, że to jest diabeł, choć oczywiście w objawieniu jest nazwany on wężem starodawnym i stąd możemy wnioskować, że tu za sceną stał kusiciel. I ten wróg, odwieczny wróg, morderca i kłamca, spowodował, że ten wąż, który był chytrzejszy, stał się jego narzędziem. To zwierzę zostało bardziej obdarowane niż inne zwierzęta. To jest bardzo ważne, aby każdy z nas, kto ma jakieś dary od Boga, rozumiał, jak łatwo te dary Boże, to, że Bóg Cię wyróżnił wśród innych ludzi, obdarował czymś, czego inni nie mają, jak łatwo to narzędzie może stać się czymś, co użyje za sceną diabeł. Może umiesz się sprytniej zachować w niektórych sytuacjach, może sprytniej potrafisz szybciej odpowiedzieć, może potrafisz zauważyć okazję, której nie ma inny człowiek jej nie widzi, może jesteś bardziej zaradny, zaradna, sprytniejsza, sprytniejszy, masz jakiś talent, może potrafisz wytrwale pracować i tym przewyższasz innych, może masz inne udogodnienia, wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, może też brat A jest bardziej obdarowany niż brat B i brat C. I tu jest pouczenie z pierwszego listu do Koryntian na nasze warunki zborowe, żebyśmy zachowali trzeźwość. To jest bardzo łatwo popaść w zabłądzenie, jakiemu uległ wąż. Przeto nie sądźcie przed czasem. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 6 werset. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się ponad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Taka otrzeźwiająca myśl. Mamy Słowo Boże i ono ma nas temperować i utrzymywać w zależności od Pana. I tutaj też o tym wężu widzimy, że jest wyraźnie podkreślone, że to jest dzieło Boże. Uczynił go Pan. Bo wąż został uczyniony przez Pana, Boga, i został uczyniony też każdy inny dziki zwierz, pośród których ten wąż był chytrzejszy. To Bóg decyduje, ile komu da uzdolnień. To jest Jego decyzja. To jest Jego prawo dać jednemu 10 talentów, drugiemu 2, innemu 1. A to, co Ty zrobisz z tym talentem, tymi talentami, jest Twoją i wolnością, i odpowiedzialnością. I jak czytamy w Kolosan, że to Pan Jezus wszystko uczynił, to tutaj wiemy, że ten wąż został stworzony przez Pana Jezusa. To jest dzieło Pana Jezusa. I co ten wąż powiedział do kobiety? I tutaj znowu jest jedna rzecz, którą warto, żebyśmy mieli na względzie. Ten wąż mówi. I czasami spotykamy taki grzech, który się nazywa racjonalizm. Racjonalizm mówi, że węże nie mówią, a więc ten wąż też nie powiedział. Ale w Biblii mamy po pierwsze węża, który mówi, po drugie oślicę, która mówiła do proroka, który zabłądził, i będzie orzeł. Pod koniec czasu leciał środkiem nieba i będzie mówił. To, czy zwierzę mówi, jest decyzją Bożą. A tutaj widzieliśmy, że ten sąd, który został użyty, który został dopuszczony, to ten wąż też powiedział. Źródło prawdopodobnie było niestety jak najbardziej od początku zepsute. Nie wiemy, czy ten wąż miał zdolność mówienia wcześniej, czy właśnie od razu w wyniku natchnienia diabelskiego otworzył usta. Ale jeśli Słowo Boże mówi, że coś się wydarzyło, a tu jest napisane, że ten wąż rzekł, to jest tak i amen. Kiedyś pewien racjonalista zaczął dyskutować ze zwykłą, prostą, wierzącą kobietą i powiedział, że to jest niemożliwe, żeby ryba czy wieloryb połknął Jonasza. I tam zaczął jej tłumaczyć, że nauki przyrodnicze pokazują, że to jest zupełnie niemożliwe. Natomiast ta prosta siostra powiedziała mu tak: niech pan się nie trudzi, bo gdyby w Słowie Bożym było napisane, że Jonasz połknął wieloryba, dokładnie tak samo bym w to wierzyła, jak to, że wieloryb połknął Jonasza. Liczy się to, co Bóg powiedział w Słowie Bożym, a nie to, co my racjonalnie chcemy, czy tam swoim umysłem ludzkim ogarnąć. I to jest właściwe podejście do Słowa Bożego. Jeśli coś jest objawione w Słowie Bożym, to tak jest. I amen. I albo wierzę Bogu, albo nie wierzę i czynię Go kłamcą. Nie ma trzeciej możliwości. I tutaj właśnie diabeł uderzył w ten punkt. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? No przecież powiedział: nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno jeść. Powiedział, że wolno jeść tylko z tych drzew, z wyjątkiem jednego, które było drzewem poznania dobra i zła. I jeśli teraz on zadaje takie pytanie, to w celu, aby niszczyć ufność do Słowa Bożego. I faktycznie trafił i wyzyskał błąd kobiety, bo kobieta odezwała się tak: możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. I dwa błędy są w wypowiedzi Ewy. Po pierwsze, wiemy, że w środku ogrodu było drzewo życia. Gdzie stało drzewo poznania dobra i zła? Nie jest napisane. Ale środek jest tylko jeden. I w objawieniu też widzimy, że będzie drzewo życia dalej w środku. A więc tutaj z jakiegoś powodu doszło do niedokładnego przyłożenia serca do słów Bożych. Bo Słowo Boże mówi, że w środku ogrodu jest drzewo życia. I z tego drzewa jak najbardziej można było jeść. Czyli widać, że ta słabość, niedbałość może być wykorzystana później, żeby nas pchnąć do grzechu. Czytajmy dokładnie Słowo Boże. Przecinek, kropka, nie przypadkiem Pan Jezus powiedział, że ani jedna kropka, ani jedna jota nie przeminie. Też jest powiedziane: nie zbaczaj ani w prawo, ani w lewo. Mamy się trzymać Słowa Bożego, a nie tego, co my myślimy, że Słowo Boże mówi. To jest różnica. Lepiej zajrzyj jeszcze raz. Jeszcze raz sprawdź, co mówi tekst Biblii. Jeszcze raz się upewnij, że dobrze rozumiesz, że dobrze przeczytałeś przecinek, kropkę, dwukropek, że zauważyłeś, co jest w którym miejscu napisane, co jest wpierw, co później. Bo Ewa niestety nie odrobiła tego zadania. Ewa powiedziała niedokładnie. I to jest jedna ze strategii diabelskich. Wyzyskać błąd. Czyli jeżeli niedokładnie przeczytam, to potem niedokładne moje przeczytanie może spowodować, że dobry impuls, w cudzysłowie dobry, popchnie mnie do grzechu. I tutaj przecież tak się właśnie stało. Po pierwsze, pomyłka co do tego, gdzie stało drzewo zakazane, a po drugie nieprecyzja wzbogacona o ludzki dodatek, bo Ewa dodała: i się z niego dotykać. A przecież Bóg nic nie mówił o dotykaniu. Można było to drzewo poznania dobra i zła jak najbardziej dotykać. Nie wolno było z niego jeść. I tak właśnie działa tradycja. Ludzka tradycja, że dodaje różnego rodzaju rzeczy, być może w dobrym zamiarze. Bo jak nie dotkniesz, to tym bardziej nie zjesz. No ale Słowo Boże nie mówiło nie dotykaj. Mówiło nie jedz. I już w momencie dotknięcia sumienie potępia taką osobę, mimo że Słowo Boże nie zakazuje dotknięcia. Zakazuje zjedzenia. Więc zbyt wcześnie postawiona bariera przez wymyślony przez człowieka rodzaj zakazu powoduje, że następuje niewłaściwe postawienie granicy i człowiek najpierw przekracza granicę, którą sobie sam wymyślił, a potem swobodnym, pełnym marszem przekracza granicę wystawioną przez Boga, której już nie zauważa, bo myśli, że już ją dawno przekroczył. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Jest to specyficzne kłamstwo, bo biorąc pod uwagę oczywiście jego myśli diabelskie, to on doskonale wiedział, gdzie to popchnie Ewę. Bo ona się pomyliła, mówiąc o drzewie w środku ogrodu, nie nazwała go drzewem poznania dobra i zła, więc literalnie diabeł w zasadzie wyzyskał błąd. Wyzyskanie błędu też jest ścigane nawet przez polskie prawo, że jeżeli ja będę udawał, że się zachowuję zgodnie z prawem i czynię wszystko zgodnie z prawem, zgodnie z literą prawa, ale wiem, że ten, który ze mną negocjuje, jest w stanie błędu i niby moje formalnie prawne działania prowadzą go do tego, że działa na swoją niekorzyść. Na przykład jest to jakaś pomyłka, że on myśli, że coś kosztuje 100. Ja wiem, że kosztuje 400, bo na przykład nie przeliczył kursu dolara albo euro. I kupuję od niego za te 100, on nie sprawdzi w cenniku. Obaj podpisujemy umowę, odchodzimy zadowoleni. Wyzyskałem błąd, stałem się przestępcą. Mimo że mogę zgrywać uczciwego, wszedłem do sklepu, jest cena 100. Wiem, że powinno kosztować 400. Chcącemu nie dzieje się krzywda, jest takie powiedzenie. Wyzyskuję jego błąd, ale to jest właśnie draństwo. To jest... Nawet za to można pójść do więzienia według polskiego prawa. I diabeł zrobił podobnie. Literalnie ona myślała o drzewie poznania dobra i zła. Słownie powiedziała, jakby mówiła o drzewie życia. Kłamstwo szatana właśnie ma dlatego zdwojoną moc, bo powiedział formalnie, literalnie prawdę, w istocie kłamiąc, wykorzystując błąd. Najbardziej perfidna forma kłamstwa. Na pewno nie umrzecie. No tak, gdyby zjadła z drzewa będącego w środku ogrodu, na pewno by nie umarła. Ale ponieważ myślała o drzewie poznania dobra i zła, to miało siłę zwodzącą. Lecz Bóg wie, i tu się zaczyna oskarżenie wobec Boga. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Tutaj jest po pierwsze teoria spiskowa, czyli założenie, że Bóg w złych intencjach zabronił jeść z tego drzewa. Mało tego, powstaje pytanie użycia tego terminu, że Bóg zna dobro i zło. Dlatego, że jeśli popatrzymy na pierwszy list Jana, 3 rozdział, pierwszy list Jana, 3 rozdział, werset 5. Jest o Panu Jezusie tak powiedziane: a wiecie, że On się objawił, to jest o Panu Jezusie, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Czyli w Panu Jezusie nie ma grzechu. I 2 Koryntian 5,21 On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Więc oczywiście tutaj pamiętamy, że pod koniec rozdziału sam Bóg powiedział, że to jest 22. Oto człowiek stał się jak my, zna dobro i zło. Czyli trzeba pamiętać o tym, że wiedza nie znaczy praktykowania. Bóg zna konsekwencje dobra i konsekwencje zła. Człowiek niestety tutaj to zło wręcz w wyniku tego aktu nieposłuszeństwa wobec Boga wprowadził w swoje życie i też wiemy, że wprowadził grzech na świat. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Ta tragedia, która tutaj się rozgrywa w tym 6 wersecie, jest oparta na tym, że człowiek zobaczył. Zobaczyła. Po drugie, zobaczyła i dokonała eksperckiej oceny w oddzieleniu od Boga. Nie kontaktowała się z Bogiem. Nie skonsultowała tego jeszcze raz. Po rozmowie z gadającym zwierzęciem ona podjęła decyzję samodzielnie. A przecież Bóg jest wszędzie. Zawsze możemy się do Niego zwrócić. Gdy masz wątpliwość, to zapytaj Pana Jezusa. Gdy nie masz wątpliwości, powiedz Panu Jezusowi, jak myślisz, i poproś o pokój serca płynący z tego, że dobrze to rozważyłeś, rozważyłaś, albo poproś o więcej światła, jeśli Pan jednak się z Tobą nie zgadza. Gdyby pomiędzy 5. a 6. wersetem była modlitwa i rozmowa z Panem, to 6. werset wyglądałby zupełnie inaczej. Grzech nie wszedłby na świat. I też odnośnie natury Bożej. Tak jak powiedziałem, Bóg jest wszędzie. I niestety ludzie z marszu zakładają, że diabeł jest wszędzie. Jest to fundamentalny błąd. Diabeł jest duchem. Jest w jednym miejscu, w jednym czasie. On nie może być w 2 miejscach naraz. On jest ograniczonym miejscem. Ma oczywiście dużą moc. Widzieliśmy na przykład anioła, który w jednym momencie, w jednej nocy zabił 180 000 ludzi, gdy został po prostu wysłany na wrogów Izraela. Więc to są istoty duchowe o potężnej mocy. Ale to nie są istoty, które mogą być przez nas uzupełniane cechami bożymi. Wszechmocny jest tylko i wyłącznie Bóg. Duchy Choć jest ich dużo, one mają różne możliwości wpływania, one rozmawiają między sobą na nasze tematy prawdopodobnie albo w inny sposób się komunikują i mają pewnie poznanie na temat natury ludzkiej oparte na tym, że nas od 6000 lat obserwują, znają to, co byśmy nowocześnie nazwali psychologią człowieka, ale nie zmienia to faktu, że nie mogą wedrzeć się w nasze myśli. Jeśli my czegoś nie ujawnimy, to kartoteki diabelskie tego nie są w stanie z całą pewnością odnotować. To widzimy między innymi w takich zdarzeniach jak choćby chrzest. Mamy człowieka, który się nawrócił, ale jeszcze się nie ochrzcił. Diabeł widzi go. O, zaczął brać Biblię do ręki. Zaczął się interesować chodzeniem na zgromadzenia. Zaczął nawet uwielbiać Pana Jezusa, dziękować przed posiłkiem. Ale on nie wie, czy to jest człowiek, który już przeszedł z ciemności do światłości. On widzi tylko to, co widzi. I w pewnym momencie ten człowiek, uwierzywszy Panu Jezusowi, bierze udział w ceremonii zanurzenia w wodzie. Wyznaje publicznie, że jest Chrystusem. W tym momencie dla diabła jest to już sygnał bardzo niepokojący, choć oczywiście nie jeden obłudnik też się ochrzcił. Wtedy jest wymierzana w jego stronę pełnia mocy, którą diabeł może przeznaczyć na zwodzenie takiego człowieka i atakowanie. Trzeba pamiętać, że diabeł w ogóle się nie interesuje upadłym światem. On w złym jest położony, ten świat. On nie musi się nim interesować. Jego interesuje to, żeby się znaleźć między synami Bożymi. Jak czytamy w Hioba, że synowie Boży stawili się przed Panem, a wśród nich i szatan. On się stara znaleźć wśród 12 apostołów. Tam się znalazł Judasz. Zawsze diabeł chce być tam, gdzie są sprawy Boże. Jego sprawy tego świata nie interesują. On tam dał im różnego rodzaju zajęcia i oni się już sami sobą zajmują. Natomiast my powinniśmy mieć świadomość tego, że jesteśmy przez tego złego ducha atakowani na różne sposoby. Ale też trzeba pamiętać, że mamy złą, starą, zepsutą naturę, której pojawienie się właśnie obserwujemy w tym rozdziale. Bo właśnie w tym rozdziale się wydarzyło coś strasznego. Do tego momentu można powiedzieć, że człowiek był niewinny. Od 3 rozdziału 1 Mojżeszowej człowiek zaczął mieć od Adama starą, złą, grzeszną naturę, która sama z siebie jest już źródłem wielu kłopotów. I tutaj widzimy, że kobieta zobaczyła, że drzewo ma dobre owoce do jedzenia. Oczy, nasze oczy są źródłem wielu tego typu bied. My coś zobaczymy i to jest ważny narząd. Mój dziadek nie miał wzroku bardzo szybko, w okolicach 45 roku życia stracił wzrok. I życie ociemniałym na tym świecie jest trudne. Ale też brak wzroku ma pewnego rodzaju tutaj konsekwencje takie, że się nie widzi tych rzeczy, które kuszą. On był niestety nieodrodzonym człowiekiem, o bardzo takim stylu życia wynikającym z tamtego czasu. Był zresztą o poglądach komunistycznych. I utrata wzroku spowodowała, że ten człowiek bez po prostu wzroku nie był w stanie popełniać części grzechów, którymi przedtem się chętnie zajmował, dopóki wzrok miał. I to też powoduje, że tutaj możemy zobaczyć odwrotność. Ten wzrok przywiódł do tego, że kobieta dostała pewnego rodzaju dane. Te dane miały to do siebie, że zaprowadziły ją do błędnych decyzji. Bieda nie kończy się na niej, bo dała też mężowi, który był z nią, i on też jadł. Jak często jesteśmy właśnie tacy, że jeżeli członek rodziny sprowadzi grzech do domu, to my ten grzech traktujemy bardziej lekko. Gdyby to ktoś obcy nam do domu go wprowadził, z pełną zawziętością byśmy ten grzech wyplenili. Ale gdy ktoś bliski naszemu sercu, ktoś, kogo kochamy, przyprowadzi grzech do domu, gdy wspomnimy pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, był tam człowiek, który żył z żoną ojca swego. I co się tam mogło wydarzyć, dokładnie nie wiemy. Ale jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, skąd się wzięła żona ojca jego? Skąd taka rzecz? Czyli to nie była jego matka, tylko to była druga kobieta jego ojca. I ten człowiek był tolerowany wśród wierzących. Z jakiego powodu? Może był z rodziny wierzących, gdzie jego członkowie rodziny już zajmowali wyższe duchowo stanowiska i nagle ktoś z tej rodziny popełnia grzech, a reszta wzbija się w pychę. To jest duże zagrożenie. Dopiero napomnienie apostolskie spowodowało, że ten grzech został usunięty. Wtedy otworzyły się im oczy obojgu i poznali, że są nadzy. I jaka jest reakcja człowieka, gdy zgrzeszy? Chce ten grzech zakryć. Najpierw chce zakryć przed sobą, bo przecież byli sami. Po drugie, chce go zakryć przed innymi ludźmi, co inni ludzie powiedzą. Tutaj jeszcze tych innych ludzi nie było. Po trzecie, chce ten grzech zakryć przed Bogiem. Ale przed Bogiem nie da się niczego zakryć. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w powiewie dziennym, ukrył się Adam z żoną swoją. Czy może być coś bardziej nierozsądnego? Próbować się ukryć przed wszechwiedzącym Bogiem? Ale ludzie to robią. Biedą jest to, że my, jako chrześcijanie, czasami to robimy. A może nie tylko czasami. Przecież to nie wystarczy, że w czasie popełniania grzechu się nie pomodlę, to wtedy co? Schowam się i Bóg nie widzi tego grzechu? Bo kiedyś takie coś słyszałem, że wtedy nie mogłem się pomodlić, bo musiałem ocyganić kogoś. Policjant kogoś złapał. Trzeba było kłamać, żeby uratować skórę. Nie można się było modlić. Naprawdę Bóg wtedy tego nie widzi? Widzi. Jestem niedbały w pracy. Nie mogę się modlić, bo jestem niedbały. Czy naprawdę Bóg tego nie widzi? Widzi. I tutaj też widział. I dlatego, że Bóg szuka społeczności z człowiekiem, widzimy, że Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? To jest łaska. Bóg nas miłuje. Bóg chce mieć z nami społeczność. Bóg, nawet gdy my przed Nim uciekamy, woła nas. Gdzie jesteś? Po co się chowasz? Ja chcę z Tobą być. Nie uciekaj. Jakieś dziwne tłumaczenie, 10. werset. A on odpowiedział: usłyszałem szelest Twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi. Pojawił się strach. Strach, lęk, nietypowa rzecz. Jak stworzenie Boże, które było pod opieką Bożą, mogło się bać? Nie mogło. Przed grzechem, po grzechu zaczęło się bać. Gdyż jestem nagi. Wtedy rzekł Bóg. I to pytanie, myślę, że też powinniśmy sobie zapamiętać. Kto ci powiedział? Apostoł Paweł mówi, żebyśmy po pierwsze wiedzieli pewne rzeczy, a potem żebyśmy wiedzieli, od kogo się tych rzeczy nauczyliśmy. Czyli nie jest ważne tylko to, żebyśmy coś wiedzieli, ale też jakie jest źródło tej wiedzy. Czy to jest od Boga? Ktoś ci powiedział coś i na tej podstawie działasz albo powstrzymujesz się od działania. Czy to jest źródło Boże, czy ludzkie? Zawsze sobie zadajmy pytanie, kto mi to powiedział? Czy powiedział to Bóg? Czy powiedział to ten, który sterował wężem? Bo to, że mamy jakąś informację, to nie znaczy, że mamy za tą informacją iść. Kto ci powiedział, że masz robić to w taki, a nie inny sposób? Kto ci powiedział, że masz się ubrać w taki czy inny sposób? Słowo Boże? Czy może jakieś kanony mody tego świata? Jak Dina poszła przyjrzeć się córkom Kananejczyków i zobaczyła, w jaki sposób one są ubierane, i zobaczyła coś, co nie miało być źródłem jej informacji co do tego. Więc kto ci powiedział, jest bardzo ważne. Skąd to wiesz? Czy ze Słowa Bożego? Czy może z ludzkiej tradycji? Czy może z ludzkiej kultury? Czy może z ludzkich jakichś źródeł filozoficznych? Wszystkie inne źródła poza Słowem Bożym są źródłami niewiarygodnymi. Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Bóg nie pyta, czy dotykała tego drzewa, czy dotykał tego drzewa. Tylko czy jadł. Bóg rozlicza wobec tego, co On powiedział. Jego w ogóle nie interesuje tutaj w tym pytaniu, czy rozmawiał z gadatliwym wężem. Nie ma takiej kwestii. Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? To jest bardzo ważne, żebyśmy trzymali się Słowa Bożego, bo właśnie tylko z tego, czy Słowo Boże przez nas zostało uhonorowane, będziemy rozliczeni. Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: wąż mnie zwiódł i jadłam. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. O tym, że zwierzę to kiedyś miało nogi, Możemy wiedzieć z podręczników biologii, bo jeśli się popatrzy na szkielet węża, to on miał nogi i ma szczątkowe nogi. I to jest bardzo, dla mnie to było bardzo ciekawe, jak się z książki biologii z tego dowiedziałem, że wąż miał nogi. No tu jest powiedziane, że dopiero po tym rozkazie on zaczął się pełzać na brzuchu. Wcześniej widocznie na tych nogach nie pełzał na brzuchu, tylko chodził. Natomiast ta druga część, proch będziesz jadł, spełni się w Nowym Przymierzu, w Tysiącletnim Królestwie. Jest tam powiedziane, że wąż będzie żywił się prochem. Jeszcze tego nie widzimy, jeszcze węże jedzą coś innego, ale już się czołgają. I to pokazuje, że to właśnie, że on się dał użyć, ten wąż, wcale nie zwolniło go z odpowiedzialności, że dał się użyć. Był chytrzejszy niż wszystkie inne zwierzęta. To, że diabeł, wiemy, stał za sceną, to nie znaczy, że wąż powinien był z nim współpracować. I to jest nasza odpowiedzialność. Komu dajemy się używać? Kto stoi za sceną i w jakich celach chce nas użyć? I teraz jest to cenne, najcenniejsze proroctwo o Panu Jezusie. Po pierwsze, ustanowię nieprzyjaźń między Tobą a kobietą, między Twoim potomstwem a jej potomstwem. Potomstwem tej kobiety, tutaj proroczo jest oczywiście Pan Jezus Chrystus. Najpierw o triumfie Chrystusa. Gdy Pan Jezus przyjdzie, aby osądzić diabła i wrzucić go do jeziora ognia, to jest właśnie to: ono zdepcze Ci głowę. A z kolei wcześniej o ukrzyżowaniu Pana Jezusa: Ty ukąsisz je w piętę. Więc tutaj wyraźnie widać, że jest tak zwana pierwotna Ewangelia. Prawdziwa, pełna Ewangelia jest tu przedstawiona. Nazywana tak bardziej może fachowo protoewangelią. Chodzi o to, że całe sedno tutaj jest. Czyli, że Pan Jezus jest tym głównym, który pokona diabła. Nie my, ludzie. My nie mamy takiej mocy. My nie mamy żadnej możliwości. I jest o wcieleniu Pana Jezusa. Czyli, że kobieta urodzi tego, który pokona diabła. Czyż to nie jest wspaniałe? Oczekujemy tego, żeby Pan Jezus przyszedł po nas, zabrał nas do nieba i po 7 latach wrócił z nami na ziemię właśnie po to, żeby zakończyć 7-letni okres przed Nowym Przymierzem. Potem Nowe Przymierze, czy Tysiącletnie Królestwo, będzie trwało 1000 lat. Na koniec będzie już rozwiązany na krótką chwilę właśnie diabeł stojący za wężem, który tutaj jest, i on zwiedzie narody i wtedy zostanie osądzony, będzie, tak jak tu jest powiedziane, zdepcze Ci głowę. On już tą moc w zasadzie w momencie, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, całkowicie stracił. Natomiast jeszcze pewne rzeczy się muszą wydarzyć i one się wydarzą. Do kobiety zaś rzekł: pomnożę dolegliwości brzemienności Twojej. Bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi Twemu pociągać Cię będą pragnienia Twoje, on zaś będzie panował nad Tobą. Więc tutaj widać, że ten naturalny stan, który dostrzegamy między kobietą a mężczyzną, między tymi relacjami, że będą różnego rodzaju trudności w trakcie rodzenia dzieci, to one są zawarte tutaj w tym 16 wersecie. Do Adama zaś rzekł: ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego Ci zabroniłem, mówiąc: nie wolno ci jeść z niego. Przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. Tutaj jest bardzo ważna rzecz, że ziemia została przez Boga z tego powodu przeklęta. Ono zostanie, to przekleństwo, zdjęte dopiero jak zacznie się Nowe Przymierze. Ono się zacznie 7 lat po pochwyceniu, po zabraniu Kościoła do nieba, po 7 latach sądów. Do tego czasu stworzenie wzdycha i boleje aż do momentu objawienia synów Bożych, którzy przyjdą wraz z Chrystusem. Gdy Chrystus przyjdzie na ziemię, to Nowe Przymierze ustanowić, które oczywiście jest możliwe tylko dzięki temu 15 wersetowi zrealizowanemu, czyli że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty i zmartwychwstał. I tutaj kolejna informacja, że jest tutaj powiedziane do Adama, że w mozole żywić się będziesz. Czyli, że ziemia jest przeklęta, a więc to nie jest tak, jak niektórzy mówią, że my mamy wspaniały na przykład system odpornościowy i że nie musimy dbać o pewne rzeczy, bo jesteśmy wyposażeni przez Boga w wspaniałe ciało. Niestety ciało ludzkie dostało 2 razy po grzbiecie, można tak powiedzieć, w historii ludzkości. Po pierwsze, popadłszy w grzech, ciało, które miało zdolność żyć wiecznie na ziemi, przestało żyć wiecznie i tylko 1000 lat ludzie żyli. A po potopie, kiedy się warunki na ziemi dodatkowo jeszcze pogorszyły, nagle się skrócił ten horyzont i już przecież było powiedziane, że Jakub powiedział do Faraona, że żył tylko 130 lat i długość jego życia nie dosięgła lat życia jego ojców, tak? Bo Izaak żył dłużej, Abraham jeszcze dłużej. Więc żyjemy na ziemi i ta ziemia ma to do siebie, że ona jest przeklęta i prowadzi do tego, że idziemy do prochu jako biologiczni przedstawiciele gatunku ludzkiego. Tutaj to prawo naturalne zostało jak najbardziej wprowadzone w aktywność i każde zwierzę na ziemi, tak jak przed upadkiem w grzech miało na celu służyć człowiekowi, tak teraz może nie każde, ale większość zwierząt najchętniej by nas zjadło lub choćby się napiło coś z nas albo w jakiś sposób nas zainfekowało. Rośliny niechętnie dają jedzenie, chętnie by nie chciały grzesznikom dostarczać pokarmu i ciernie i osty ziemia nam rodzi. To nie było znane przed upadkiem w grzech. Teraz to jest. Ciernie i osty, mówi 18 werset. I w mozole żywić się będziesz. Jesteś zmęczony pracą? No, tak jest. Że w mozole. Myślimy, że sobie uciekniemy od pracy, że zamienimy pracę fizyczną na pracę intelektualną, sobie udogodnimy. Nieprawda. Cały czas za sceną stoi ten, który spowodował, że wąż się tak odezwał, to ten sam nas pogania. Przecież wszystkie wynalazki idą w kierunku niby ulepszenia. Kiedyś trzeba było wziąć brudne ciuchy, pójść z balią nad rzekę, babcia mi opowiadała, i bez jakichkolwiek możliwości trzeć tą bieliznę nad rzeką i potem różne inne operacje wykonać, żeby można było wyprać jedną parę spodni na niedzielę. I roboty było na pół dnia. Dziś mamy pralkę, wrzucamy to na program szybki. Po 45 minutach, jak mamy suszarkę, wyciągamy, zakładamy. Niby oszczędność całego dnia. Serio? Każdy, kto ma pralkę, ma 1 dzień gratis tygodniowo? Ja nie mam. Za sceną pogania nas ten, który lubi, żebyśmy się śpieszyli. I nie dajmy się zwariować. Jest powiedziane, w mozole żywić się będziesz, ale Słowo Boże mówi wyraźnie, jeśli mamy wyżywienie i odzież, to nam wystarczy. Jeśli mamy dach nad głową, bo w Polsce jeszcze trzeba mieć dach nad głową, być może jakiś samochód, żeby się przemieścić, to nie szalejmy. Reszta jest naprawdę tylko i wyłącznie źródłem kłopotów, jeżeli nie dostajemy tego od razu, bez wysiłku. Mozuł warto przeznaczyć, tak jak apostoł Paweł użył, do głoszenia Ewangelii, że w mozole głosił Ewangelię. A tu jest powiedziane, że naturalny człowiek w mozole żywić się będzie. I proszę zobaczmy, jaki jest porządek od początku. To też jest ważne. Mężczyzna dostał nakaz utrzymywania rodziny, a nie kobieta. Jeżeli próbujemy ten porządek zmienić, przebijamy się wielu boleściami. Żadne korzyści z naruszania Bożego porządku nie są tak wielkie, żeby mogły szkodom dorównać. I to się naprawdę i ekonomicznie nie opłaca, bo liczyłem to, i nie opłaca się to, bo jest ważniejsza rzecz. Przynosi szkody duchowe. Miejsce Adama jest przy pracy w mozole. I nie powinien tego mozołu wkładać na żonę. Ona ma obowiązki związane z wychowaniem, utrzymaniem dzieci, utrzymaniem domu. I tego jest naprawdę dosyć. Nie ma sensu jej pół etatu dawać w prezencie, czy całego etatu. Te cele nie są takie istotne, jak to, żeby zachować Boży porządek. Ciernie i osty rodzić ci będzie i to jest normalne. Czyli Adam wychodzi w pole, ora, pracuje, robi najlepiej, a ziemia rodzi ciernie i osty. I w pocie oblicza twego będziesz jadł chleb. Do jakiego czasu? Do emerytury? No teraz mamy emeryturę od 100 lat. Wprowadził je Bismarck. Ale już widzimy, że źródłem wszystkich kłopotów, które w ekonomii są zgłaszane, jest właśnie system emerytalny, który też próbował ten porządek odwrócić. Nie musisz czcić ojca swego i matki swojej, powiedział ten system, bo jesteś w naszych publicznych jednostkach edukacji, a rodzice nie potrzebują pomocy od ciebie, bo dostaną emeryturę. I przerwały się łańcuchy naturalnych zależności rodzinnych. Rodzice przestali interesować się tym, żeby duchowo inwestować w dzieci, bo po co, skoro mają emeryturę. A z kolei dzieci nie muszą się troszczyć o dojrzałych rodziców, o starszych rodziców. Po co mają emeryturę? A teraz się okazuje, że cała gospodarka na tym wszystkim ma duży problem, bo jest to koło zamachowe ku różnego rodzaju trudnościom, które zostały wywołane przez zwykłe włożenie kija w szprychy Bożego porządku. Nie da się poprawić Bożego porządku tak, żeby jeszcze bardziej nie zepsuć. I 21. Nie można by skończyć bez 21. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Jakiś wspaniały werset. Pan tutaj złożył w ofierze zwierzę, to znaczy poświęcił, bo w ofierze może jest to za duże słowo, ale zwierzę umarło i została przelana krew, żeby zastąpić to ubranie, które sobie stworzył Adam i Ewa z tych liści. Więc widać wyraźnie, że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Pan Bóg Adamowi i jego żonie zrobił odzienie ze skór. W 15 wersecie była już zapowiedziana doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa, że On umrze za grzechy ludzi i pokona diabła. A 21 od razu jako cień rzeczy przyszłych bierze i korzysta z tego kapitału, że Jezus w doskonały i skuteczny sposób umrze za grzechy. I to wystarczy, żeby symbolicznie zabić zwierzę i odwołać się do tej przyszłej doskonałej ofiary. W Biblii mamy cienie rzeczy przyszłych i cienie rzeczy przeszłych. Cienie rzeczy przyszłych to jest właśnie taka ofiara jak tu w 21 wersecie. Czyli wiedząc, że w przyszłości, w okolicach 30 roku naszej ery, po urodzeniu się Pana Jezusa, 33 lata po Jego urodzeniu, Jezus zostanie złożony w ofierze i zmartwychwstanie i zostanie w niebo wzięty, to wiedząc o tym wcześniej patriarchowie i potem Izraelici składali ofiary, odwołując się do przyszłości. Były to cienie rzeczy przyszłych, gdzie rzeczywistością to jest właśnie Chrystus. Natomiast jak dziś łamiemy chleb, to jest cień rzeczy przeszłej. W przeszłości został złożony Pan Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty i gdy łamiemy chleb, gdy pijemy z kielicha, to mamy cień rzeczy przeszłej. Rzeczywistością, która rzuca ten cień, jest Chrystus na krzyżu Golgoty, pogrzebany, zmartwychwstany, w niebo wzięty, siedzący po prawicy Ojca. I w Nowym Przymierzu, w Ezechiela 40, któryś rozdział, chyba 7, jest opisane, że będą składane ofiary ze zwierząt. Znowu, to będą cienie rzeczy przeszłej. Czyli rzeczywistością jest Chrystus na krzyżu Golgoty, który złożył doskonałą ofiarę na krzyżu. Został złożony do grobu, zmartwychwstał trzeciego dnia, został w niebo wzięty do nieba. I takie same ofiary, które tam są opisane, będą składane jako cień rzeczy przeszłej. Więc widzimy, że już w 3 rozdziale centrum stanowi Chrystus. I oby Pan Jezus Chrystus zawsze był centrum naszych myśli i zawsze był centrum naszego życia. Na każdym kroku, bo On jedynie pasuje do tego centrum. W środku ogrodu stoi drzewo życia, które też wskazuje na Pana Jezusa. Nie umiejscawiajmy tam innych drzew. Tak jak to popełniła tą pomyłkę Ewa. I wielkim błędem będzie, jeśli my w środku swojego życia zamiast Chrystusa umieścimy coś innego. Diabeł to z pewnością wykorzysta.